Cześć, witam was wszystkich, jest już kolejny odcinek z podsumowania serii 4. Odcinek już 11 klient, a 11 klient został wybrany przez koło. To już czwarty klient był wybrany przez koło. Więc przejdźmy do podsumowania tej osoby, 11 już. Oczywiście szefował nam oj, to jest pizzeriowa klasyka. Mindy, nie? Mindy została jako 11 wybrana. Mindy, która lubi pieczarki i anchovies. Cztery pieczarki w prawym górnym rogu zamawia. Na całej prawej stronie 6 rybek. Dalej mamy pokrojenie na 8. Timer zagrzania pizzy to około 40 sekund. Tyle czasu pizza w piecu się znajduje. I po wszystkich akcjach związanych z pizzą mamy taki efekt. Taki o. Dobra. Kiedy Mindy pierwszy raz przyszła? No Mindy. Mindy. 10 dnia przyszła pierwszy raz. No, czyli powinno na początku serii, nie? Jak wyglądało jej pierwsze zamówienie, co? 10 dnia, no wiadomo, była pierwsza. Cztery pieczarki, 6 ty. Zgadza się, tak jak. Zgadza się, zgadza, tak to było. Dobrze, czerpie czareczki w dorogu. Okej, okay, poprawiania nie było. Potem 6 pieczarek na prawej stronie. Pieczarki już rozłożone, to ryby są. Rybki. I teraz kroimy. No, tylko zanim wydałem tą pierwszą pizzę Mindy, już zdążyłem 8 innych, znaczy 8 zamówień przyjąć. Cicho, co? Nie, dosyć głośno było. Dobra, to. Ona była wtedy trzecia. No. Cztery gwiazdki już u niej mieliśmy i teraz piąta się szykowała. Ja bym przeprowadził te odcinki, co? Podsumowujące pizzerię. No dawno nikt nie napisał jakiegoś komentarza w tym temacie, więc ja muszę was zapytać. Jak się podobają odcinki, co? 9 za moim było. A wtedy, no, trzecie wychodziło. Dziesiątki nie widzę. Czyli najwyraźniej jeszcze dziesiątka nie została przyjęta. A dwie seteczki? W 10 dniu była seteczka chyba jedna. A tutaj były dwie. Dobra, to był 18 dzień? Kiedy zdobyła brązowy? Brązowy. Kiedy zdobyła srebrny, co? W dniu 30. Co tam słychać? Ona była wtedy piąta. W dniu 30 była piąta. Czyli w połowie dnia przyszło. No wiadomo, pieczareczki, potem rybki. Aha.
No widać, full cięcie było. Fail cięcie. Fail cięcie, bo się no, nie przecięło. Tutaj tylko seteczka za kroje i tak układanie. 30 odcinek to był live, nie? Widać w ogóle, że trochę zcięło. Okej. Okay. No tylko na live tak zacina, nie? Tak, wtedy był live. Teraz przejdźmy do informacji, kiedy Mindy zdobyła złoto. 20 dni później, po srebrnym. W dniu 50. 50 dzień to by czwarta była. Czwarta byłaś, Mindy. No, od razu pizza była robiona. Dopiero po tym, jak jej przyjąłem zamówienie. No. Teraz tak. Kroimy. 8 kawałków. Mindy. Te seteczki za czekanie nie wyszło. Dobrze, to medale zdobyte. Kiedy widzieliśmy ją po raz ostatni, co? Zrobiliśmy jej 37 zamówień i to 37 zamówienie dla niej było w dniu 133. W dniu 133 to 37 zamówienie mnie Mindy zrobiliśmy. Ona wtedy była czwarta. Była czwarta, to jest. Kingsley już tam czekał, żeby mu pizzę wziąć. Ona była czwarta i zanim przystąpiłem do robienia pizzy Mindy, to jeszcze pizza Kingsley też została wzięta. Dobrze, czwarte zamówienie Mindy i jak ona to tam wyszło, co? 2 seteczki i 2 nieseteczki. No. I teraz krótkie, opisowe podsumowanie Mindy. 10 dzień po raz pierwszy, 18 dzień brązowy medal, 30 srebrny. Pomiędzy 18 a 30 dniem było 12 dni przerwy, gdzie u niej nie zdobywaliśmy żadnego medala. 50 dzień, czyli 20 dni po zdobyciu srebrnego, zdobyła złoty. I w ogóle 8 dni po przyjściu już miała brązowy. 133 dzień, czyli po zdobyciu złotego. No jeszcze tam parę razy przeszła. No i w dniu 133 po raz ostatni. Opis pizzy, 6 rybek po prawej stronie. Potem 4 pieczarki w rogu górnym, prawym. Krojenie na 8 kawałków, 40 sekund w piecu, tak około, nie? Bo tam, gdzie jest ten wskaźnik u Mindy, czyli tam, gdzie są ukosy, no to można przyjmować kilka wersji. Przyjmuję, że to jest wersja 40-sekundowa. Wszystkich wydanych zamówień dla niej było 37. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o 11 odcinek z podsumowaniem serii 4. Dajcie znać, jak się ogląda to, co. No i ewentualnie, czy mam jakoś poprawić swoją formę prezentowania takich filmów. Chcielibyście, żebym jakoś poprawił, bo może zauważyliście jakieś niedociągnięcia. Jak takie są rzeczy, to dawać w komentarzach, o tego macie. A w następnym odcinku jest klient, którego wybrałem samodzielnie, czyli nasz szef Papaluji. Papaluji będzie na 12 odcinek. Nasz 12 odcinek wy wybieracie, już ankietę macie. Dosyć długo już ta ankieta siedzi na kanale. Jeszcze jej nie zamknąłem, nie, więc będzie trzeba ją zamknąć. Tymczasem do zobaczenia w odcinkach kolejnych. W momencie, kiedy jeszcze to wam wrócę, to pewnie ankieta jest jeszcze nie zamknięta. Więc skorzystajcie, jak możecie, żeby głosować na 13 klienta, nie? Cześć. Chociaż szczerze mówiąc, to ja już wiem, to będzie 13. Bo widziałem, jak to głosowanie szło. Ale to wy się dowiecie, kto jest 13, jak film wam wyślę. Cześć.